Zakończył się remont kapitalny zdewastowanego wcześniej budynku przy ulicy Mieleckiej. W tak zwanym hotelowcu było 78 jednopokojowych mieszkań bez łazienek. Mieszkały w nim m.in. osoby z marginesu społecznego. Teraz budynek całkowicie zmienił wygląd. Zmieniono przede wszystkim strukturę pomieszczeń mieszkalnych. Z pokoi hotelowych, które były pokój z wnęką, zostało to przerobione na mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe i trzypokojowe. Oprócz tego jest jeszcze wykonany remont dachu, elewacji z ociepleniem, remont klatki schodowej, remont piwnic. Wymieniono także instalację elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną. W wyniku przeróbek w budynku powstały 43 funkcjonalne mieszkania komunalne z łazienkami. Jednopokojowe to jest około 29 metrów, dwupokojowe to jest około 43 metrów i trzypokojowe to około 60 metrów. Mieszkania trzypokojowe znajdują się na parterze. W całości ta część budynku została przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Remont kapitalny trwał 18 miesięcy. Kosztował miasto ponad 4 miliony złotych. Pierwszy odbiór techniczny budynku był w piątek. Znaleziono parę drobnych usterek. Wykonawca na ich usunięcie ma 2 tygodnie.